Cześć! Dzisiaj tort dla małych i dużych wielbicieli różowego koloru, czyli tort Flaming. Do jego zrobienia naprawdę nie potrzeba wiele, chociaż jego wygląd może sugerować coś zupełnie innego. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału Orchideli, a wszyscy, którzy tak jak ja kochają kolor różowy, dają koniecznie łapkę w górę. Zaczynamy od ciasta. W misie miksera mam 5 białek, które zaczynam ubijać na sztywno. Gdy białka się lekko spienią, dosypuję do nich szczyptę soli. Technika przygotowywania tego ciasta jest identyczna jak przy biszkopcie, ale nie będzie to typowy biszkopt. Do dzisiejszego filmu wybrałam delikatne, aromatyczne i super wilgotne ciasto truskawkowe. Gdy białka ubiją się na sztywno, dosypujemy powoli jedną szklankę cukru i kontynuujemy ubijanie jeszcze jakieś 10 minut. W międzyczasie przygotujemy suche składniki. 1 1/3 szklanki mąki pszennej, czyli 210 g. Pół szklanki mąki ziemniaczanej, czyli około 75 g. Około 120 g kisielu truskawkowego u mnie z cukrem. Około, ponieważ waga jednej torebki bywa różna w zależności od producenta, a akurat w tym cieście kilka gramów różnicy w jedną lub drugą stronę nie będzie miało żadnego znaczenia. I jeszcze 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Całość mieszamy razem bardzo dokładnie i odstawiamy na razie na bok. Gdy piana z białek jest już gotowa, dodajemy żółtka i ubijamy tylko do połączenia składników. Teraz za pomocą łopatki czy łyżki powoli dodajemy suche składniki i dokładnie mieszamy. Jak widzicie, kolor nie jest jakiś powalający na kolana, ciasto ma odcień lekko sinawy i wydaje mi się, że to akurat jest uzależnione od producenta kisielu, ale jest prosty sposób, aby nieco podrasować ten odcień. Mała kropla różowego barwnika w żelu, u mnie jest to barwnik firmy Food Colors, ale zanim rozpędzicie się z jego kupowaniem, powiem, że za chwilę będziemy używali specjalnego barwnika do barwienia czekolady, więc równie dobrze można go wykorzystać również do ciasta i w ten sposób kupicie tylko jeden barwnik zamiast dwóch różnych. Całość dokładnie mieszamy, aby nigdzie nie zostawić nierozmieszanego koloru. Na koniec dolewamy jeszcze jedną szklankę, czyli 200 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Mieszamy dokładnie i możemy całość przelać do tortownicy. U mnie jest to tortownica o średnicy 21 cm, której dno, podobnie jak przy biszkoptach, wyłożyłam papierem do pieczenia. Ciasto pieczemy dosyć długo, moje piekło się ponad godzinę w temperaturze 160 stopni Celsjusza, ale dzięki temu po wyjęciu ciasto jest równe i nie popęka. 300 g miękkiego masła i 2 pełne łyżki cukru pudru ucieramy mikserem do białości. Następnie dodajemy po łyżce 270 g serka kremowego. U mnie jest to taki serek, ale może to być również serek na przykład typu Almette. Gdy krem jest gotowy, ciasto przecinamy na 3 blaty i każdy smarujemy po kolei kremem. Zwróćcie uwagę, że nakładam naprawdę niewiele kremu, tak aby powstała stosunkowo cienka warstwa. Ciasto samo w sobie jest bardzo aromatyczne, żałuję, że nie możecie poczuć tego zapachu. Nie chcę więc, aby jego smak przytłoczyła zbyt duża ilość kremu. I też, ponieważ ciasto jest naprawdę wilgotne, nie ma potrzeby nasączania go. Przełożony tort wstawiamy na chwilę do lodówki, aby sobie odpoczął, natomiast my w tym czasie dodamy do reszty kremu 100 g rozpuszczonej białej czekolady. Czekolada ma za zadanie dodatkowo utrwalić i ustabilizować nasz krem. Nie musicie się obawiać, że masa będzie zbyt słodka, będzie ona nieco słodsza niż krem w środku, ale ponieważ nie ma jej dużo, nie wpłynie to znacząco na całość ciasta. I teraz cienką warstwą kremu pokrywamy nasz tort z zewnątrz, wyrównując lekko całość. Ta warstwa to tylko baza pod właściwy krem, więc nie musicie jej zbytnio dopieszczać. Ciasto wstawiamy do lodówki, a ponieważ flaminki są różowe, nasz krem też będzie różowy. Dodam do niego odrobinę barwnika, jest to barwnik do czekolady, ale sprawdzi się on równie dobrze we wszelkich tłustych masach, takich jak ta tutaj. Mój barwnik stracił już pierwotną etykietę, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jakiej firmy był, ale pod filmem znajdziecie linki do barwników, które są całkiem przyzwoite. Możecie również poszukać takich barwników na przykład na Allegro pod hasłem barwnik do czekolady albo barwnik do mas tłustych. No i jak widzicie, różowym kremem zaczęłam już pokrywać tort. Dobra wiadomość jest taka, że ten tort wcale nie musi być pokryty równiutko i dokładnie. Takie nierówności będą nam imitowały trochę pióra i ładnie skomponują się z resztą dekoracji. Gotowy tort chłodzimy w lodówce, a ja pokażę Wam, jak zrobić głowę flaminga.
Mam tutaj wzór, który możecie sobie pobrać z mojej strony i wydrukować. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Do zrobienia głowy będziemy potrzebowali dużo różowej czekolady, odrobinę białej i ciemnej. Na wydrukowany wzór układamy papier do pieczenia i możemy działać. Jeszcze tylko zabarwię czekoladę dokładnie tym samym barwnikiem, którego użyłam do kremu. W miejsce mam 350 g białej czekolady, u mnie temperowanej, do czego też gorąco Was zachęcam. Aczkolwiek nietemperowana czekolada też zastygnie, będzie po prostu mniej trwała. Mamy jeszcze po 10 g białej i ciemnej czekolady. No cóż, biała czekolada będzie potrzebna tylko tym, którzy podobnie jak ja zapomnieli odlać odrobinę czekolady z miski przed jej zabarwieniem. Białą i ciemną czekoladę rozpuszczę, już nie bawiąc się w temperowanie, bo przy takiej ilości jest to dosyć trudne. I tutaj uczulam Was, jeśli chcecie rozpuścić tą czekoladę w mikrofalówce, bądźcie bardzo, bardzo, bardzo ostrożni, bo przy tej ilości można ją spalić w kilka sekund. Dla mnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem było wstawienie szklanek w gorącą wodę, co też zrobiłam i po kilku minutach czekolada była rozpuszczona. Czekolada gotowa, zatem bierzemy się za flaminga. Za pomocą małej łyżeczki wypełniam mój wzór. Najpierw różową, potem białą, a na koniec ciemną czekoladą. Zwróćcie uwagę na konsystencję, jaką ma czekolada. Musi ona być dostatecznie gęsta, abyście mogli nad nią zapanować. Zrobię jeszcze pióra, ale to już prawdziwy pikuś. Zobaczcie sami. W sumie takich piór potrzebują około 15 sztuk. Trochę czekolady powinno Wam zostać, bo przyda się ona później do ich przyklejenia. Pióra, podobnie jak głowę, wstawiam na chwilę do lodówki. A teraz zobaczcie. Wystarczy, że na zastygniętej głowie zrobicie drugie oko i mamy flaminga w wersji 3D. Zostały nam już dosłownie detale. Wbijamy głowę. I przyklejamy skrzydła, najlepiej w całkowicie artystycznym nieładzie. I gotowe. A teraz coś, o co pewnie wielu chciałoby zapytać. Jak taki tort kroić? Otóż, sprawa jest bardzo prosta. Nożem odrywamy sobie piórka, które nam przeszkadzają. Widzicie, że odchodzą bardzo łatwo i bez większego problemu. Przypominam, że jest to biała czekolada, więc myślę, że szybko znajdą się na nią amatorzy. No i po prostu kroimy kawałek zgodny z Waszym apetytem. Dla mnie dzisiaj będzie taki ok. Zobaczcie, jak pięknie i równo wygląda cały tort w środku.